zakażenia COVID-em. Jest to zaburzenie wielosystemowe, mające wpływ na niemal każdy system w organizmie, na serce, na płuca, na układ krwin, układ krążenia, układ nerwowy, mózg itd. Long COVID może dotknąć każdego. To dotyka dzieci, dotyka dorosłych, może dotknąć też, mogą na niego zachorować ludzie, którzy są bardzo zdrowi, młodzi, sprawni, na przykład zawodowi sportowcy. Także nie ma na to, nikt nie ma jakichś super właściwości chroniących przed long COVID-em. Long COVID najczęściej dotyka ludzi w wieku produkcyjnym. Grupa najbardziej doświadczająca go to 35-64 lata. I to jest naprawdę bardzo ważne, bo to jest grupa, w której mamy doświadczonych pracowników z wieloletnim stażem, z wieloletnią praktyką zawodową, ludzi, których nie jest łatwo zastąpić, jeżeli stracimy ich z rynku pracowników. I tu long COVID powoduje dwustronny problem, bo z jednej strony mamy więcej młodych ludzi, którzy potrzebują opieki, a z drugiej strony mamy mniej ludzi, którzy tej opieki są w stanie dostarczyć. Long COVID, ilość ludzi cierpiących na long COVID wzrasta. To nie jest niestety tak, że ci, co przeszli COVID i mieli pecha i rozwinęli long COVID, no to mają, teraz musimy sobie z tym poradzić, ale już więcej nie będzie. Ta ilość wzrasta, pokazują to wyniki badań z Wielkiej Brytanii i z Kanady. W zeszłym roku, no, z Kanady najbardziej obserwuję, dlatego że mieszkam w Kanadzie, więc jakby analizuję na bieżąco tam publikacje opublikowane tam. W ciągu roku z 22 do 23 roku liczba ludzi, którzy deklarowali, że mieli long COVID, podwoiła się. I tutaj też jest to ważne, populacja Kanady jest podobna do wielkości do populacji Polski. To jest około trochę więcej niż 30 milionów dorosłych. Ostatnie badania Public Health Agency of Canada pokazały, że 3,5 miliona dorosłych Kanadyjczyków miało lub ma long COVID. Z tego 2 miliony ma go teraz i z tego prawie 500 tysięcy ma ciężki long COVID. Ciężki, czyli symptomy, które ograniczają codziennie albo bardzo często wykonywanie codziennych czynności. I z nich 100 tysięcy zadeklarowało, że musiało zrezygnować z pracy albo zrezygnować ze szkoły. I to są tylko dorośli, to nie ogarnia dzieci.